Siemano, wielki dzień, bo dziś debiuty, czyli to, na co się w sumie szykowałem tak długo, albo pod co trenowałem, także wszystko było periodyzowane dokładnie na ten dzień. I cóż, dziś nastał ten dzień i tak naprawdę nie mam nic więcej do dodania, poza tym, że godzina startu jest zajebiście chujowa. Startuję dopiero o godzinie 22.30, także też wczoraj sobie posiedziałem tu w pół drugiej, żeby się położyć spać i spałem jakieś 8 godzin, niecałe, tam całe. Z pobudką na siku, ale spoko ogólnie. Czuję się fajnie z rana. Plan dnia jest taki, że tak naprawdę poopierdalać się, przygotować wszystko, co niezbędne, ciuchy i tak dalej, jakieś zakupy po drodze. Wyjeżdżam dopiero około godziny 15, posprzątam sobie jeszcze w aucie, pójdę na jakiś spacerek, zjem, bo jak widzieliście, startuję w kategorii wagowej 83 kg, z rana ta waga wynosi 81,1 czy tam 0,2. I też dlatego sobie coś tam mogę zjeść więcej, nie? Także wleci na pewno zaraz jakaś owsianeczka, zresztą ją właśnie zrobiłem. Tu macie film. Śniadanie bez żadnych wodotrysków, owsianeczka z serkiem wiejskim, bananem i w ogóle nie wygląda, i białkiem. Teraz zupa wyszła, trudno. Leci sobie owsianeczka. Później zobaczymy, jak to będzie wagowo się prezentować, nie? Ważenie dopiero o godzinie 20. Także to chce być na godzinę około 18-19 i sobie normalnie tam posiedzieć, popatrzeć, pogadać z ludźmi. Oczywiście vlogasek z tego wleci. Także lecimy. Dobra, słuchajcie, to jest takie w miarę, myślę, spakowanie się. Są talki, kofeina, tylko jedna tabletka mi została, ale to się ogarnie. Ibuprom. Teczka, gdzie mam wydrukowany harmonogram i serie se wstępne. Teczka pamięta gimnazjum, także nawet zadbana. I wszystkie inne rzeczy. To najważniejsze, żeby się nie zaskoczyć. I tak to będzie wyglądało. Ogarnięty, godzina 15.03, także lecimy i za chwilę coś tam przegramy z auta, bo z kumplem jedziemy, także wesoła podróż nas czeka. Także jedziemy sobie, jesteśmy już w połowie drogi, ponad 80 km zostało niecałe, także śmigamy dalej. Racuch z jabłkami. Dojechaliśmy, jestem zajebiście głodny. Godzina 19, także za godzinę dopiero ważenie i za chuj długo dopiero start. Ale już jestem na miejscu, nie można się szykować, także git.
dzieci. Góra, góra, góra! Dawaj, kurwa! Słuchajcie, w posiadach 155 spalone, oczywiście wyniki katastrofalnie niskie. No, także tak, 150 zaliczone. Co można powiedzieć? Fajna zabawa, nie? Fajna zabawa i chyba na ten pierwszy start to się głównie liczy, a wyniki się zaczną później. Także wracam na halę, grzeję się do ławy, coś sobie opierdolę, jakiegoś batonika. I kurwa, będziemy szarpać dalej, nie? Bo już wiem, że po tym pierwszym ćwiczeniu, że to jest to, a dwa, że to jest, że trzeba napierdalać dalej, bo to jest kurwa małe w chuj. No, także spoko progres w tym roku, ale to jest za mało. No. Oto chodzi. Kurwa! Nie,
nie podniósł 100 kilo, to teraz kurwa wiesz co cię czeka, nie? Pokaż. On już jest ready. Prawie już jest ready. Pochowanie Marku. Maczyna podniósł 150, 95, fajna pauza i teraz, stówka tyle zabrakło. Co o tym sądzisz? I teraz 205. 205? Tak. I od DCM-u. Myślę, że jest potencjał. Tak. Co? Koniec, nie? Z czym? Koniec tej sesji. Chyba tak. Będzie godzin trening. Stary kurwa, to było fajne. Tak trzeba robić. Trzeba wspiąć się na sam szczyt. Ciapongi. Co robił te 120 w tym wyciskaniu, co spalił te dwa i w trzecie dopiero zaliczył, to ten, to on 0,2. Ja bym myślał, ja powiedział, że tym. A więc słuchajcie, mamy poniedziałek, 19 grudnia, dwa dni po IDL-u, a tak naprawdę to dzień, bo skończyliśmy ciągi o 3 w nocy. O 6.20 byłem w domu, wróciliśmy cali zdrowi, fotoradar jeszcze jedną fotę po drodze, także zajebiście. No i cóż, impreza udana, organizacyjnie nieźle, ale Iron Deadly lepiej wypada, to na pewno, chociażby ta obsówka, chociaż obsówka może się zdarzyć, tak, ale jednak startowanie o takiej godzinie
Znaczy wiecie, mi ogólnie to nie przeszkadzało, bo ja do tego podchodzę w taki sposób, że to jest nowe doświadczenie i można mieć nawet taką bekę, że to jest zaszczyt startować o takiej godzinie, z tego względu, że niewiele ludzi raczej byłoby do tego zdolnych, mieli wyjebane, a dwa, że ciekawe to jest po prostu, nie? Także nie jest to jakiś tam dla mnie duży problem. To jest to. Start 7 na 9 podejść. Fajnie. Zrobione. Siad 150, żenujący. Wyciskanie 95, chujowe. Stówka zaś w zasięgu. Tak naprawdę za chwilę pójdzie i będzie w serii robiona, jak wszystko inne. No co, no pracę dalej, no i ciąg, nie? No moja perełka tak naprawdę to będzie najlepsze, co ja będę w stanie robić, z tego względu, że jestem po prostu predysponowany budową pod to. Czwórki w ogóle nie mam, czwórka u mnie jest chronicznym zanikiem jakimś, nie mam w ogóle, jakby mi wycięli czwórę. W siadach to czuję, widać i wszystko. Dupsko jest przepotężne. No i także gdzieś tutaj trzeba dedykować pracę na czwórkę, natomiast nie teraz. Dlaczego? Bo chwila odpoczynku się należy za to, że się fajnie dźwigało. Oczywiście nie chodzi o to, że nie będę chodzić na siłownię czy coś w tym kierunku, natomiast fajnie będzie sobie chodzić i porobić sobie 3 razy w tygodniu właśnie squat, bench, deadlift w taki sposób, na luzie, bez jakiejś tam większej spinki, nawet z jakiegoś gotowca skorzystać. I tak naprawdę ten planik już mam ułożony, wiem, którego się obejmę i jutro już idę sobie coś tam dźwignąć delikatnie, jakieś ciągi rwaniowe zrobić, wciskanie wąsko, dawno nie robiłem, to prawie rok, i tak naprawdę siady też tam do pinów, które robiłem, ale highbarem sobie zrobię, żeby bardziej robić nacisk na tą czwórkę. I tak to mniej więcej będzie wyglądało. Jestem z siebie zadowolony. Mogłem podejść po 205. Postąpiłem bezpiecznie i zrobiłem 200. Z czego też jestem zadowolony, ale z 205 wiadomo, że byłbym bardziej zadowolony, bo bym zrobił total tak, jak chciałem zrobić, 450, a tak zrobiłem 445. Więc nie będę się na siebie denerwować o te 5 kg. Które było do dołożenia z wyciskania i z siadu na 152,5 i z 97,5, nie? Ale to nie o to chodzi, żeby coś takiego robić, tylko żeby faktycznie to były maksy i żeby gdzieś tam też, no, może nie tyle, że palić te podejścia, ale walczyć z tym ciężarem, tak? Tyle. Jakbym powiedział, jestem z siebie zadowolony, no i co, dźwigamy dalej, nie? 100%. Dźwigamy dalej, wykładamy kilogramów, to jest tylko początek, zalążek, taki punkt wejścia fajny, a nie, że o, ja zrobiłem teraz debiut i jestem kurwa koks, nie. Nie o to chodzi, bo liczy się to, jak długo progresujesz, a nie ile robisz w debiucie. Jeśli ja na kolejnych zawodach będę mógł zrobić, mogę dołożyć praktycznie w każdym ćwiczeniu po 10-15 kilo, czy nawet po 5 kilo i zrobić to przy niższej wadze, jak mam, chcę sobie zrobić to przy niższej wadze teraz, zrobić większy total, nawet o 5 kilo, zajebiście, to będzie zajebista inwestycja. Wiem, co mam robić i będę to robić no co, trzeba trochę jeszcze poćwiczyć i będzie dobrze. Dobra, także trzymajcie się, dzięki za wsparcie, jakie tam ktoś napisał. Tak naprawdę osoby, które mnie najbardziej wspierały, były na miejscu, z małymi wyjątkami, które potwierdzają regułę. I cóż, dzięki wielkie, trzymajcie się, na razie i cześć.